Siemiatycka jednostka policji w 2022 roku okazała się najlepszą w województwie, podała komenda wojewódzka policji w białym stoku. Ale, co podkreślono na odprawie rocznej, efekty pracy podlaskich policjantów, czyli tzw. wykrywalność przestępstw kryminalnych, zaprowadziły ich do pozycji krajowego lidera. Rokrocznie wyniki pracy funkcjonariuszy służących porządkowi publicznemu oceniane są pod kątem wskaźników wykrywalności siedmiu najbardziej uciążliwych społecznie przestępstw. Są to kradzieże cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia, przestępstwa rozbójnicze, bójki i pobicia. Oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Tego rodzaju występków w ciągu 2022 roku wykryto na terenie województwa Podlaskiego więcej niż rok wcześniej. Wskaźnik wzrósł z 56,5 do niemal 60%. Największa poprawa wykrywalności nastąpiła w przypadku kradzieży samochodów, sprawców kradzieży i uszkodzeń mienia. Policjanci podczas 12 miesięcy minionego roku pracowali również nad ograniczeniem podaży narkotyków. Zarekwirowali ich aż 158 kg, a najwięcej zabezpieczono ich w powiatach białostockim, hajnowskim. I suwalskim. Były to głównie dziesiątki kilogramów marihuany, blisko 60 kilogramów amfetaminy, ale też znacząco mniejsze ilości kokainy czy haszyszu. Do policyjnych magazynów trafiło również kilkadziesiąt kilogramów takich substancji, jak między innymi klafedron czy mefedron oraz niespełna półtora tysiąca tabletek ekstazji. Zaostrzenie kar dla łamiących przepisy ruchu drogowego, ale również poprawa stanu dróg przyniosły poprawę bezpieczeństwa podróżujących. O ponad 100 spadła liczba odnotowanych wypadków, co przełożyło się również na zmniejszenie liczby zabitych. Życie na Podlaskich drogach straciło w 2022 roku o 10 osób mniej niż rok wcześniej. Zmalała też istotnie liczba rannych, było ich aż o 25% mniej niż w 2021 roku. Najlepsza Podlaska jednostka policji w nagrodę za efekty pracy otrzymała nieoznakowany radiowóz. Teraz siemiatetcy policjanci będą mieli do dyspozycji fabrycznie nową Toyotę.